wody. Cieszymy się każdym i każdą z was. Cieszymy się waszą obecnością. Cieszymy się, jesteśmy Bogu wdzięczni za to wszystko, co czynicie każdego dnia w swoich domach, co czynicie w sąsiedztwie, co czynicie w naszej parafii. I chciałbym, żebyście przekazywali tą dobroć, to swoje doświadczenie, które nabyliście przez całe życie. Bo jeżeli by ktoś był zły, na pewno między nami by go tu nie było. Także wszystkiego najlepszego życzę. I dziękuję tutaj wszystkim. Dajecie to świadectwo tym młodemu pokoleniu. Nawet jak oni dzisiaj może patrzą trochę czasami z niechęcią, czasami patrzą na pewno zawsze z wielką miłością do was, ale no może wam niektóre poglądy się im nie podobają, bo świat pędzi i tak dalej, ale widzą was i jesteście największymi autorytetami dla nich. Dlatego to świadectwo wasze, to świadectwo jest tak bardzo ważne. Przeróżnych uczyła mnie ról, smakować kazała mi ból. W pamięci zmąconej przez czas zanurzać się wciąż raz. Na wielką miłość będzie biło serce znów i płatki z pąków się rozchylą u twych ust. Zakwitną kwiaty, że motylą zbraknie tchu. Nastanie maj ten, który znam z pogodnych snów. A już nie udobierzy śnieg, zwyczajny.